Trenerze, ja jednak niezmiennie przed każdym meczem będę pytał, czy zwycięską drużynę się zmienia i czy dużo zmian będzie w wyjściowej jedenastce. A ja niezmiennie nie odpowiem praktycznie na to pytanie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zapraszam do oglądania meczu, może na mecz. Także na dzień dzisiejszy nie będziemy zdradzać żadnych tutaj naszych tajemnic. Czy może... największy problem jest w defensywie z tego względu, że Radek Dejmek jest już do Pana dyspozycji i tutaj w tej formacji jest, powiedzmy, ten pozytywny ból głowy? Wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu. Diaw wrócił po dłuższej przerwie, zagrał przyzwoicie, choć pewnie mógłby, może gra, potrafi grać lepiej, bo kilka gdzieś tam takich piłek nieszczególnie udanych w jego wykonaniu, zwłaszcza jak gdzieś tam rozpoczynał akcję. I to jest właśnie powód, dla którego może trener wrócić do tego ustawienia z meczu Zagłębia? Nie wiem, czy to jest akurat powód na to, żebym cokolwiek, nie wiem, akurat tutaj miał zmienić albo coś innego zrobić. Nie, no zobaczymy, no mówię. Nie odpowiem wam, panowie, jak będziemy grali na piaście. Mówi pan, że zawsze ustawienie zespołu, taktyka zespołu przez pana jest dopasowana pod konkretnego przeciwnika. W związku z tym po analizie Piasta Gliwice pewnie już pan ma jakieś przemyślenia. I czy tutaj, biorąc pod uwagę to, jak zagraliście z Pogonią Szczecin, czy z Zagłębiem Lublin, może coś się zmienić? Znaczy, zawsze uważam, że analiza przeciwnika jest ważna, ale dla mnie zawsze najważniejsze jest to, jak gra mój zespół, a nie przeciwnik, także na tym będziemy się skupiać. A jak gra Piast? Bo na pewno oczekiwania pewnie w Gliwicach po poprzednim bardzo udanym sezonie były. Tam pewne zawirowania ze zmianami trenera. Wrócił trener Latal, ale mówiąc tak kolokwialnie, nie odpaliło jeszcze. Ale cały czas jest to bardzo solidna drużyna, także czeka nas niezwykle trudne zadanie i niezwykle trudny mecz. Wszyscy zastanawiają się, czy tak ofensywną koronę, którą widzieliśmy na Kolporter Arenie, również zobaczą kibice właśnie na stadionie Piasta Gliwice. Czy tutaj, biorąc pod uwagę, że jest to wyjazd, to coś się zmieni? Tak jak powiedziałem, korona ma grać przede wszystkim swoją piłkę i nad tym musimy się skupiać i tak samo musi być na piaście. Pewnie też rywale będą niedługo inaczej podchodzili do korony, bo ten pierwszy mecz, drugi pewnie też można, no dla chyba całej tej piłkarskiej Polski to było zaskoczenie, jak korona się prezentowała. No, natomiast pewnie też można się spodziewać, że rywale teraz będą troszkę inaczej już podchodzić, będą się spodziewali tego, że od pierwszej minuty to Kielczanie ruszają. Ale to już akurat problem rywala jest, tak, nie nasz. My sobie musimy w każdej sytuacji poradzić, a przede wszystkim, tak jak mówię, no, cały czas dążyć do tego, żebyśmy prezentowali się w swojej jakby grze, w swoim stylu, jak najlepiej na boisku. Jest szansa, że Łukasz Sekulski może nie na ten mecz, ale na któryś z tych dwóch ostatnich dołączy, no bo tak się mówi, że być może zdąży jeszcze w tym roku zagrać. No tak się mówi, ale jak będzie, to zobaczymy, tak? Oczywiście, no chciałbym, jak tutaj kolega redaktor mówił, mieć większe pozytywne bóle głowy i chciałbym, żeby Łukasz wrócił, ale no zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie pan za tym, panie trenerze, żeby wykupić Łukasza Sekulskiego z Jagiellonii Białystok? Bo pewnie prezes będzie się opierał głównie na pana zdaniu. Powiem pan co, no tak naprawdę to ja nie miałem okazji z tym zawodnikiem też popracować, także gdzieś tutaj jest mi ciężko się tak ostatecznie wypowiadać, ale niewątpliwie fajnie by było, żeby ten zawodnik gdzieś tutaj z nami został, przynajmniej do końca sezonu, a dalej można, myślę, że takie decyzje już podejmować na koniec sezonu. W tej pana trenerskiej wizji ta taka typowa dziewiątka jest panu potrzebna, czy ta wymienność pozycji wystarcza, żeby tam grał, czy skrzydłowy, czy ofensywny pomocnik? Mocna dziewiątka zawsze jest potrzebna, tak? Ale prawda jest taka, że lubię wymienność pozycji w ataku i to musi być zawodnik, który potrafi się odnaleźć również w bocznych rejonach boiska. Mecze w Gliwicach to zawsze mecze, na których Korona może liczyć na silne wsparcie swoich kibiców. Tam zawsze kibice Korony licznie jeżdżą i ta akustyka tego stadionu sprawia, że ten doping słychać. Pewnie to też będzie taki plus, choć to mecz wyjazdowy, to wreszcie może Korona będzie mogła się poczuć jak w domu, bo z takim zorganizowanym dopingiem. No to na pewno będzie miłe i na pewno liczymy na takie wsparcie.